Słuchajcie, 20 tysięcy Polaków dzisiaj tutaj w Glasgow jest i będzie kibicować biało-czerwony. Wystartował Lewandowski, do niego piłka, nie ma spalonego, Lewandowski, okazja, gol! Gol! Ricci, Fletcher, brawo Fabiański! Jest Błaszczykowski, pole karne, Błaszczykowski obok, ależ było blisko! Ważnie drybluje, Ricci, ale gol! Musimy naprawdę uważać, Ricci, wraca Grosicki, ale gol! Arkadiusz Milik do Mączyńskiego, Mączyński, Milik! Krychowiak! Grosicki! Marszal! I nie! Jest gol! Coś nieprawdopodobnego! Co tutaj się stało? W Glasgow! Co? I koniec! 22,5 tysiąca widzów. Wszyscy wstali z miejsc, witając brawami drużyny Norwegii i Polski. Solskjaer, groźnie, Lonardsen, Jerzy Dudek. Do Kryszałowicza, Kryszałowicz, Boris Ademe, teraz między grupą końców. Boris Ademe, a wraz bardzo groźnie, Solskjaer, znakomicie, Jerzy Dudek. Przełożenie tam na prawą stronę do Kryszałowicza, Boris Ademe, Kryszałowicz, gdzie jest piłka na polu karnym? Niepowtarzalną atmosferą, jaką potrafią stworzyć kibice, która jest tym 12 zawodnikiem. Będzie okazja do dośrodkowania, Żurawski nie chce wrzucenia na pole karne, jest szansa, Suarez, Kepi, Lewandowski, Oliwi Lewandowski, jeszcze gol, Ogis jest, 1-0, Ogis Polarek, miał 20 lat temu. Zawodników na boisku, ale czasami swoją jedną akcją. Lewandowski znowu z daleka. Obie obrońcy wyszli daleko, a boczni obrońcy zeszli i grali stoperów. Raszak, Smolarek, nie ma spalonego, Smolarek, zamieszanie, gdzie jest piłka. Sami przesuwa się Bronowicki, będzie okazja do środkowania. Podchodzący nas zawodnik, dogrywający piłkę, stwarza partnerowi doskonałą okazję. Jest szansa, Smolarek, pole karne, Smolarek! Że Polak będzie chciał być Żurawskim, Smolarkiem i bo będzie miał swoich... Okazja, trzy nowe do styku! Portugalczycy w ataku pozycyjnym, na pole karne. Brawo Kowalewski, wybić tę piłkę! Kto czeka na to podanie. Groźnie pozostawiony sam i będzie... Będzie chyba rozszerzył Bronowicki przez Żurawskiego. Będzie okazja, Smolarka! A była... Na pole karne, szukał tam Matusiaka. Lewandowski z daleka! Druga piłka, nie ma spalonego, będzie tylko Leszek! Jedzie 3-0, Leszek do wyjścia uderz! A Lewandowski! Taka akcja, taka okazja i nie wykorzystana! Na przejście, Polacy. Strzał z daleka, no, Sabrosa odkryta tutaj jest. A i bramka. Ronio Gomes. Ronio Gomes jednak. Koniec spotkania. A więc proszę Państwa. 2-1. Nieważna jest ta stracona bramka. Jesteśmy świadkami historycznej chwili. Pierwszej wygranej Polaków z Portugalią na własnym boisku. Mecz, który ze względu na swój czas, okoliczności i bezwzględną specyfikę będzie długo pamiętany. Liński, Lewandowski też jest w polu karnym. Każ wyskakuje. Lewandowski! Lewandowski! W sektorze boiska, w którym operował, nie było żadnego z jego partnerów w pobliżu, a teraz niebezpiecznie w polu karnym. Próba przejścia. Jakie te warianty zostały wyćwiczone. Krótkie zagranie do Zielińskiego. Wrzutka wybita. To Isaka. Isak z dystansu. Pierwszy Berszyńskiego, ale zrobił nabieg Berszyński, żeby zagrać. Podał do Szymańskiego i niecelnie strzela. Każ, ale Szymańskiego pokazuje się Moder. Szymański przerzucił Sena, który tę piłkę wypiąstkował, ale to jeszcze nie koniec. Danielson, Bednarek, a broni szwedzki bramki. Muralski, bardzo dobre podanie do Kasza. Kasz!
Szwedzi, Isak, Forsberg, polu karny, Forsberg broni szczęsne, jakie szczęście, piłka odbita, chaos i tutaj Quaison nie ma spalonego, niebezpiecznie, Kulusewski zablokowany, Lewandowski jeszcze raz gramy do prawej strony, biega w pole karne, nie gry przez Bielika na lewą stronę, Szymański potknął się, niedokładne odegranie do Bereszyńskiego i karny, rzut, i lewy, i gol! 49. minuta! Prezentują Szwedzi. Forsberg, wybita piłka przez Szczęsny. Szukaj swoich szans na kontrę, na to co lubimy, co umiemy. Teraz można taka będzie szansa, rusza Zieliński, gol! 2-0! Odchodząca piłka, Olsen! Co on teraz wyrazi? Zegar porusza się żwawie i idzie do sami Forsberga, Augustinsson, piłka w polu karnym, Isak niebezpiecznie, Kulusewski! Ale wybita piłka przez Lindelofa, to jeszcze nie koniec, Krychowiak i nie ma bramki! Mogło być 3-0, jedno dośrodkowanie mocne i Olsen broni strzał Bednarka! Koniec! Polska jedzie do Mistrzostwa Świata, do Kataru! 50 tysięcy entuzjastycznie witających widzów reprezentacji Ukrainy, skromna grupa kibiców z Polski. Z Iwanem Kwierczewski, kałużny płasko po ziemi, ale dobra próba. Koszewczenko, brawo Jerzy Dudek. 1-0 dla polskiej reprezentacji w drugim swoim występie. Gusin na wolne pole. Szewczenko i niestety wyrównująca bramka. Dobre dośrodkowanie. Być okazja na bramkę, ale Kiernosienko. Tutaj bramka! Figo, chłopek! Ale jeszcze była szansa! Jeszcze raz do Polaków! On jest za dębę! Szewczenko groźnie, Worobiej ostry kąt. Worobiej, Dudek znakomicie broni. Wybić tę piłkę. Rebro. I Dudek, ach, znakomicie broni. Na polskiej drużyny Jurza. Oli za dębę jest szansa na trzecią bramkę. Polekamy! Oli za dębę! Kiernosienko! A to już Szewczenko. Ostry kąt, pilnują nasi. I brawo Dudek, kapi! Teraz nieporozumienie, ale jak bez sensu zagrali nasi zawodnicy. Ależ mamy szczęście, proszę Państwa. Dobra piłka do Kałużnego, teraz Morany powinien strzelić. Brawo! Gol! Przyjemy! Ładnie przeszedł do Lisa Debe, pole karne. I będzie karny, takie! A i broni Kornosienko, dlaczego? Koniec, brawa! Proszę Państwa, gdy wylatywałem na to spotkanie, niektórzy gracze podchodzili. Krytykuje Pan nas, mieli pretensje, ale mówiłem, nie zakłamuję rzeczywistości. Jeśli grają takie mecze jak dzisiaj, to po prostu chce się takie mecze komentować i same ręce składają się do bramki. Za chwilę rozpocznie się trzeci mecz, jeszcze eliminacyjny naszej drużyny. Rusza tam Anastazji, dośrodkowanie Tomaszewski. Plecy i jeszcze jeden strzał. Stawienie Szymanowski, dośrodkowanie, to Henryk Kasperczak, czwórką teraz idziemy, szalone przyspieszenie polskich zapasników, Kasperczak, Dejna, cudowny strzał. W stronie lato nadal Robert Gadocha, piękny rajd Gadocha, ajej, Dejna, Szarmach, znakomite zagranie, Szarmach główką, gol! Wspaniała akcja, proszę Państwa. Matola, dośrodkowanie, Kinalia, Matola i dał radę Gorgoniowi, przekazanie piłki, Kausio, Tomasz. Z lewej strony ma Szarmacha, wszyscy powtórzył tę samą historię, nie, Dejna, cudowny strzał, gol, wspaniała akcja, Dejna, wspaniały strzał, kapitalny, Dejna, Lato, nadal Lato, Gadocha, Dejna, przerzut nad bramkarzem. Regulamin pozwala. Główka. Gol jest. Matola. Ej, cudowna sytuacja obroniona przez Tomasza. No nie gorzej. Piękna, znakomita centra. Panie Antoni, ale już zagranie. Piękne. Dejna i szansa na trzecią bramkę. Wysokość pola karnego. Krótko po ziemi. Benetti. Chodzi na pole karne. Benetti. Matola. I jest. Tomaszek, nową stronę, Kausio, Szymanowski wychodzi z krata kąt. No. Obrona. Wejście na pole karne, gol. Koniec, proszę Państwa. Trzeci mecz
i trzecie zwycięstwo. Polska czeka, Polska pragnie, Polska dziś chce się radować awansem do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy Francja 2016. Stadion Narodowy tylko uderzał od razu Krychowiak. Gol, gol, gol! 1-0, 13 minuta, Stadion Narodowy. Było uderzenie nie do obrony i zaczęło się to od... Ruszył, Walters gol! Mączyński, Lewandowski gol! Gol dla Polski, Robert Lewandowski! Błaszczykowski, Lewandowski zabrał się i w ostatniej chwili Grosicki. Grosicki przed szansą, Grosicki broni Randolph, jeszcze nie koniec! Magiri, Magiri, Fabiański, brawo! Tak, tak, koniec! Gramy w finałach piłkarskich Mistrzostw Europy, Francja 2016!